Karolina w wywiadzie mówiła nam, że być może masz kompleks swojego wzrostu. Tak, to może nie tyle to, co kompleks, co raczej porównywanie się, no bo dobra, Karolina jest moim zdaniem jest wysoka i chyba nawet wyższa ode mnie. I to sprawiało, że no, czułem takie niedopasowanie do niej. To jest chyba normalne, że jak facet jest z dziewczyną, no to musi być trochę niższa od niego. Czyli rozumiem, że to jest taki stereotyp i twoim zdaniem tak zawsze powinno być? Okej, jeśli wchodzą uczucia, jeśli ludzie się naprawdę kochają, no to myślę, że to w pewnym momencie przestaje mieć znaczenie. Ale to jest coś takiego, że zawsze kiedy poznajemy nową osobę, poznajemy dziewczynę, no to zwraca się na to uwagę, nie? Czyli pierwsze co patrzysz na wzrost? Nie, pierwsze co to patrzę na to, kto jakim jest człowiekiem wewnątrz siebie i to, co sobą, jaka energia z niego emanuje, dlatego od razu byłem zainteresowany Karoliną, bo no, pięknie śpiewała, jest serdeczną osobą. Jest taka bardzo przebojowa, no ale ten wzrost no, cały czas gdzieś siedział z tyłu głowy, że no, po prostu jest wyższa, no i tak jakoś dziwnie się bym czuł. Więc siemanko, tu Kamil. Jeśli podobał ci się ten wywiad, no to koniecznie daj mi znać w komentarzu, co o tym myślisz, podziel się swoją opinią, z chęcią przeczytam to, odpowiem ci na to, więc zachęcam ciebie do komentowania, zachęcam ciebie do oglądania na kanale przeambitni.pl, wobec czego, żeby nie przegapić żadnego wywiadu, no to subskrybuj go, no i żeby nas zmotywować wszystkich nawzajem, no to zostaw łapkę w górę, bo to zawsze widzimy, czy to się podobało, czy obejrzałeś, czy nie, więc nie krępuj się i po prostu to zrób. Dzięki.